dobry, witamy się z Wami w kolejnym filmie na naszym kanale. Ja tutaj właśnie z Igorem i z dziadkiem tam w tle. Dziadek je właśnie drożdżówkę, spacerujemy sobie tutaj. Idziemy na pierwsze spotkanie harcerskie Igora. Zapisałam go w tym roku do harcerzy. Zobaczymy, czy mu się spodoba. A na dziadkę nie czekasz? No czekam. Zobaczymy, czy mu się harcerze spodobają. Mam nadzieję, że tak. I będzie miał taką fajną przygodę, nie? Tutaj jest taki ośrodek. Trochę, słuchajcie, zapomniany w naszym mieście, ale powoli odbudowywany. Tutaj na prawo są domy lepiskowe, takie domki. A tutaj jest po całej długości ośrodek. Legenda głosi, że kiedyś odbywały się tu ponoć najlepsze imprezy w naszym mieście. Tak przynajmniej twierdzi nasz dziadek, nie? No. Że on tutaj imprezował. Dajcie łapeczkę w górę i subskrypcję. No, to dajcie łapeczkę w górę i subskrypcję, a my uciekamy i widzimy się później. O, wiadę do sportie. Będziemy się widzieć. No. Dobra. Ja jeszcze za chwilę przyjdzie cała reszta. Tu jest Bera. Możesz Bera popytać. Bera już długo chodzi na zwykle. Ile Bera chodzi już? 2 lata. No. Czyli wszystko wiesz. No. Wróciliśmy niedawno ze zbiórki. Po drodze zaliczyliśmy sklep, aptekę. Za chwilę zabieramy się za obiad, ale zanim to będziemy przygotowywać dla Gracjana czosnuszkę. U nas sezon chorobowy już w pełni. Igor zdążył przejść już wirusowe zapalenie oskrzeli. Teraz jakieś lekkie przeziębienie i katarek łapie właśnie Gracjana. I dlatego też będę mu właśnie przygotowywać tą czosnuszkę. Musiałam wstąpić do apteki, żeby kupić olejek rycynowy. Do tego okłady, bandaż. No, także zabieram się za robienie tego i zaraz się do Was odezwę. Od dłuższego czasu chodziły za mną gołąbki i tak jak byłam w sklepie, widziałam kapustę, to mnie naszła ochota, że a kurczę, zrobię. No i wzięłam, zrobiłam sobie właśnie farsz, trochę dałam tutaj zbyt dużo pieczarek, no ale trudno. A tutaj w takim dość sporym garnku gotuję, obgotowywuję kapustę. No, także będą dzisiaj na obiad gołąbki. Nie wiem, czy to jakieś duchy, czy o co tutaj chodzi. Ja sobie tutaj ogarniam na spokojnie obiad, a tu naraz, słuchajcie, spadła lampa.
O. Widzicie? Wszystko spadło. Mam nadzieję, że nic się nie uszkodziło. Że tutaj przede wszystkim nic nie popękało. Masakra, ale huk taki, że po prostu prawie zawału dostałam. Obiad prawie gotowy. Nawet nie spodziewałam się, że wyjdzie mi ich aż tyle, słuchajcie. Zabieram się zaraz za sos. A tutaj dziwiuś na kocyku bawi się zwierzątkami i jakąś chyba śmieciarką. Tak, Gacuś? Zrobiłam sobie właśnie herbatę z cytryną, imbirem i miałam jeszcze w szafce miód, więc dodałam sobie miodu i sobie właśnie popijam, regeneruję się. Chłopaki też chorzy, bardziej Gracjan, więc ja się ratuję czym się da, żeby się dodatkowo przy nich nie rozłożyć. Wiecie jak to jest, jak są dzieci chore i jeszcze do tego wy. Także no. Uciekam pić herbatę, póki ciepła. Jeszcze muszę za chwilę zinhalować chłopaków. Także powoli tracę już głos. Ciężko mi się mówi przez katar. Także na dzisiaj się z Wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście z nami czas. Stukam się z Wami ciepłą herbatką. I do zobaczenia w kolejnym filmie.